Okej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elder Scrolls i Morrowind Total, nie, w Elder Scrolls Total War, nie Morrowind, walczę na terenach Morrowind, ale to nie jest Morrowind, zdecydowanie. I aktualnie idziemy w kampanię jak burza, podbijamy, zdobywamy, palimy, zatapiamy i nic nie zostawiamy. Ty podbij tu. Weź dyplomatę, nim zapomnę sobie o nim zupełnie. Następnie podbij zwleczonym dyplomatą tutaj. Dyplomata za turę powinien z wam pogadać. Albo za dwie tury. O ewentualnym sojuszu. Prince. No co wy nie powiecie, macie tu Prince'a. Ląduj. To też zajmujemy w następnej turze, co tu jest w środku. O, lider frakcji, już po tym na pewno umrzecie. A na wypadek, gdybyście nie umarli, to wam zajmę jeszcze te dwa zamki. Jak nie, jak będą rebelianckie, to się wycofam. Bo to jest zbyt na południe wysunięta placówka. Speaking on behalf of the English crown. Yes, noble sire. As you will, my king, to battle. By God's will, we have triumphed. God be praised. He has granted us victory. Dobra, Hlalu przestali oficjalnie istnieć. Więc ty się wycofujesz. Nie chcę tego zajmować, bo to byłby zbyt wysunięty przyczółek. Oddeleguj nieco sił tutaj. Tutaj będę musiał utrzymywać spore garnizony. Jak widzę w tych miejscach, na wypadek gdyby rodowi Redoran przyszedł do głowy jakiś głupi pomysł. Dobra, gdzie mogę pobudować coś, co daje dochód? Tutaj. 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 I chyba tyle.
Albo nie, albo rezygnujemy z budowy, bo muszę powołać tutaj pod broń aktualnie kolejną armię. Mogę znowu potem bankrutować, bo potrzebuję dwóch armii do. A nie, tutaj będę miał w sumie drugą armię z tych oddziałów. Z tych, bo oni w Kaldewy, w Alderun nie mają długich sił, więc tutaj oddeleguję kilka. Więc w zasadzie potrzebuję tylko w jedną turę zwerbować kilka oddziałów. Jednak muszę zrezygnować z konstrukcji. Bo potrzebuję armii, bo teraz będę rozjeżdżał aktualnie Dagot Ura. Gdzie jest to coś niepotrzebnego buduje? Chyba nigdzie. A nie, tu jeszcze buduję budynek, bez którego mógłbym się obejść. I tutaj. Dobra. Zrezygnowałem z budowania, bo potrzebuję aktualnie werbowania. 9 oddziałów na oddziałów na wojnę z Dagot Urem. Aktualnie idzie nam nieźle. Położyliśmy dwie frakcje na łopatki. Dobra, i to będzie tyle, jeżeli chodzi o mój werbunek. Więcej nie chcę i nie potrzebuję. Mój okręt niech tu przypływa po moich magów. Ty obejmij dowodzenie tutaj, żeby się może bali zaatakować, bo potężny dowódca tam jest. To zostawiam, niech sobie zajmie, kto uważa za stosowne. Czyli mam już jedną pełną armię przeciwko Dagot Urowi. I za chwilkę będziemy mieć też drugą pełną armię. Dwie pełne armie z czarodziejami. Myślę, że zrealizują w pełni mój plan potężnego miażdżącego uderzenia na Dagot Ura właśnie. Widzieli jeden statek. Co to, co byś zrobił? A mam autosave'a? Mam, na szczęście. Głupek ze mnie, głupi i to bardzo głupi głupek. Myślę, że w tym odcinku jeszcze przewrócimy sobie armię tam, gdzie one mają być, a w następnym raz, taki sam jak poprzednio, na Dagot Ura. Gwałtowny, brutalny, połączony z rejpem przez uszy. Gwałt przez uszy gombrowiczowski będzie się odbywał na wrazy w wojskach Dagot Ura. Mamy aktualnie dwa statki. Ty już płyń i przerzucaj. Tu połącz i te bardziej pełne oddziały, czyli was, 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 was. Rozmowę was. Wrócimy do Wiwek. W Balmowe zwerbujemy trzy oddziały, na wszelki wypadek, gdyby rodowi Rendoran coś odbiło i zechciał wyprowadzić na nas swoje uderzenie. Nadal nie chcecie z nami sojuszu, macie, ale na szczęście macie dwie armie buntowników, więc to wam da zajęcie.
Wy tutaj stoicie i nic nie robicie. Czyli tutaj ma pełną armię, panie Dagot Uwe, plus wsparcie. Więc będę potrzebował naprawdę potężnych sił, żeby cię rozjechać. Myślę, że armia z 5 oddziałami magów powinna wystarczyć do tego celu. Teraz my wejdziemy mniej więcej tutaj moimi dwoma armiami i będziemy atakować na zasadzie Blitzkriegu. Lepszego pomysłu nie mam, tymczasem tutaj moje posiłki muszę zebrać. Bo ja bym musiał to wszystko niszczyć, to bym chyba skisł. Bo to, co on ma tutaj nawerbowane, mam nadzieję, że będzie głupi. I że... Nie zareaguje w ten sposób, który ja nie chciałbym, by zareagował. Dobra, mamy tutaj bardzo dużą armię. Idziemy, płynacie, płyniemy. Widzę, że niedługo będziecie mieli też wojnę z Nordami. Ludredoran. To jest nawet bardzo dobre, bo nie będziecie się mną interesować. Kiedy ja sobie będziecie wiedzieć, że kiedy spiorę na kwaśne jabłko Dagot Ura, będziecie następnym celem na mojej liście. Mojej krótkiej liście do odstrzału. Mam na razie 23 regiony kontrolowane, tu 10 zamków. Niesłabo. Dowiwek będzie punktem koncentracji wojsk. Ty masz armię badziewianą, więc będziemy musieli ci powymieniać oddziały. Myślę, że to zrobimy. A milicję miejską wstawimy do Suranu. Będziemy musieli go rozjechać w jedno, maksymalnie w dwie tury. I to obowiązkowo. Bo on mógł mi zaatakować zarówno na Suran tymi armiami, jak i na Molagmar. Więc gdyby nie zdążył tego zrobić, no to będę miał tutaj mury naprawione. Nie ma. Pięknie, brawo. Więc to rozjechanie go w dwie tury jest konieczne. Myślę, że nawet być nad sformułowaniem nawet trzeciej armii złożonej po prostu, żeby mu zajmować te osady szybciej. Jesteśmy pierwsi w produkcji. Mam nadzieję, że Cyrodi nie zechce na mnie napaść, bo widzę, że ma tutaj zacne siły. Dobrze, proponują mi sojusz, więc mnie nie zaatakują. Dobra, dostaniecie porządne oddziały. Honor, sire. As you wish.
Wy zaś stworzycie armię pomocniczą o nazwie Suran. Na bazie istniejących wojsk Suranu. Suranie to jest pełen werbunek. Molagmar pełen werbunek. Macie zwerbować wszystko, co się da, a także to, co się nie da. Na razie nie będę nic budował, bo mogę mi być nie stać na ten werbunek. Kończymy turę. Macie tutaj zbudować garnizony przynajmniej na tyle duże, żeby wroga przestraszyć. Bardzo lojalnie, to ja wezmę cię. Zryspiłeś się w biwek, bardzo dobrze. Tylko wam przelazłem przez teren, ja nie chcę was atakować. Ja na Dagot Ura, nie na was. A jesteście neutralni, więc spoko. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakujecie z tego powodu, że wam przelazłem. Znowu jestem lekko na minusie, więc będę jeszcze bardziej, bo mi niepokoił siły, albo nie, nie będę jeszcze bardziej. Idziemy aktualnie na Gold Gate. Dobra, tutaj się werbują moje oddziały pomocnicze. Tutaj mój garnizon się werbuje także.